Maria Stencel, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. W ładnym miejscu, już nie wnikając, podejrzewam, że w Łodzi jesteś w każdym razie. Tak, przypadkowo. Przypadkowo w Łodzi. Wolny dzień? Jak wygląda sytuacja? Taki pół na pół wolny. Mamy po prostu o 16 trening, więc poranek, popołudnie wolne, później wieczorem już normalnie trenujemy. Humory chyba niezłe, bo ostatnio wrócimy, dlaczego ostatnio, całkiem nieźle wam idzie, wygrałyście 5 meczów z rzędu, także nastroje mam wrażenie, że dobre. Zgadza się? Tak, teraz już są na pewno coraz lepsze, na pewno cieszymy się z naszej gry, ponieważ początek no na pewno nas nie zadowolił i na pewno niełatwa to była sytuacja dla nas, ponieważ jest to młody zespół, też to przeżyłyśmy. Wszystkie opinie, które krążyły tam wokół naszej drużyny jakoś od początku, też jakoś nas dotknęły, dlatego bardzo jestem dumna teraz z tego zespołu, że udało się wyjść z tego dołu i pokazać, że umiemy jednak na ten poziom takiej swojej gry, no i pokazywać to, co tak naprawdę wytrenowałyśmy na treningach ciężką pracą. No początek, o czym wspomniałaś, był taki sobie, no bo trzy pierwsze mecze przegrane. I tutaj można by było wysnuć wniosek, że przygotowania nie najlepiej na was wpłynęły. Tu się uśmiecham, oczywiście to żart, być może nie najmądrzejszy, bo reprezentantek sporo u was w zespole, ale początek trudny, prawda? Tak, i tu nawet nie chodzi już o te typowo porażki, tu chodzi po prostu tylko o naszą grę, ponieważ wiadomo, że można grać dobrze i można przegrać. Natomiast po dobrej grze u nas było mnóstwo błędów, ta gra nie do końca była dobra, były momenty, gdzie grałyśmy dobrze, były bardzo, bardzo częste momenty, w których grałyśmy źle po prostu i to nie chodziło o jakąś tam, po prostu musiałyśmy się odblokować na to wygrywanie i ja, tak jak myślałam, że jak wygramy pierwszy mecz, drugi, trzeci, to nas będzie na pewno budowało i teraz jesteśmy na takiej fali i już chyba ciężko będzie was zatrzymać, tak? Tak jak już powiedziałam ostatnio, że ciężko będzie nas zatrzymać. No i mam nadzieję, że do końca sezonu ta fala zwycięstw będzie jak najczęstsza. A jak się reaguje w takich trudnych momentach? No bo trzy mecze z rzędu, okej, to nie jest jakaś olbrzymia, długa seria, ale zrobiłyście coś specjalnego, coś zmieniliście, czy po prostu cierpliwie czekaliście na rozwój sytuacji, wierząc w to, że w końcu się trzeba, że to się uda, że się przełamiecie? No, nie byłyśmy zadowolone z tych wyników, to po pierwsze. Nie byłyśmy zadowolone z tego, że trenujemy o wiele lepiej niż gramy. Natomiast nie było czegoś takiego, że byłyśmy załamane i już cały ten sezon jakby skazałyśmy na przegraną. Bardziej czekałyśmy na ten moment, w którym zaczniemy naprawdę dobrze grać, w końcu pokazywać te elementy, nad którymi pracujemy na treningach. I tak jak już mówiłam, wydaje mi się, że przyszedł taki moment irytacji, takiej sportowej złości, że już dosyć tego, musimy wziąć sprawy w swoje ręce i naprawdę taka sportowa złość w nas wstąpiła i no i wygrałyśmy pierwszy mecz. Wygrałyście pierwszy i tak jak, znaczy ja mam taką nadzieję, że będzie ta pasa 5 meczów przedłużona. Ale powiedz mi, czy nie masz obaw, patrząc na to wszystko, co się dzieje za oknami, że znowu, nie daj Boże, oczywiście powtórzy się sytuacja z zeszłego roku, że te rozgrywki mogą być przerwane, czy wam to przeszkadza w trenowaniu, czy po prostu idziecie swoją drogą? No ten rok powiem, że nie jest łatwy i tak jak ja zawsze starałam się być naprawdę pozytywnie nastawiona do tego wszystkiego i nie patrzeć na to, co się dzieje za oknem, to te wydarzenia kolejne po kolejnym, no jednak ja odczuwam to. Natomiast jeżeli chodzi stricte o siatkę, to nie wyciągnęłam taki jeden wniosek, że na wynik pracuje się cały sezon, a nie tylko czeka do playoffów, żeby w końcu coś tam udowodnić. Także co się wydarzy, nie mam na to wpływu. To się po prostu stanie, tego nikt nie wie. Dlatego co nam pozostaje? Pozostaje nam tylko wygrywać, tylko dobrze grać. A to, co będzie w przyszłości, na to już nie mamy wpływu, nie da się tego przewidzieć. I tak jak mówię, że
ten wniosek ja wyciągnęłam, dlatego staram się ciągnąć tą drużynę do góry tyle, ile mogę, żeby nie było takiej samej sytuacji jak w zeszłym sezonie, gdzie czekamy do playoffów i chcemy się tam odbić od tego piątego miejsca, tylko żeby być w tej trójce i nie daj Boże odpukać, ale żeby to wyglądało w tej tabeli tak, jak zespoły na to zasługują, bo wydaje mi się, że teraz pokazujemy, że zasługujemy na bycie w tej pierwszej trójce, czwórce, w tej czołówce. Znaczy, ja mam wrażenie, że ty nie tylko sportem żyjesz, a jak sobie radzisz, jak znajdujesz sposób na czas wolny? Co robisz, żeby zapełnić wolny czas w tych dziwnych czasach? No mimo wszystko wydaje mi się, że każdą chwilę, którą mamy, wykorzystujemy na trening, ponieważ teraz aktualnie mamy taki okres, gdzie trenujemy dosyć intensywnie, co mnie cieszy. No natomiast jeżeli mam chwilę wolnego, to staram się na świeże powietrze i czerpać z tego jakąś radość, spotykać się też z dziewczynami, bo wiadomo, teraz ciężko gdzieś wyjechać do znajomych, czy nawet do rodziców, do domu. No dlatego albo wychodzę gdzieś na jakieś spacery, albo też często spotykamy się z dziewczynami razem, nie wiem, oglądamy jakieś mecze stare, śmiejemy się. To też myślę, że to jest też takie budujące nas jako zespół na boisku. Myślę, że... Dajecie sobie radę w każdym razie w trudnych czasach. Ja ci, Marysiu, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Cieszę się, że miałem okazję z tobą porozmawiać. Życzę ci powodzenia, przedłużenia pasy, zdrowia przede wszystkim. I cóż, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zdrówka życzę.